Pokaż się światu. Jezus powiedział: Wy idźcie na to święto. Ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. To im powiedział i pozostał w Galilei. Ewangelia według Jana, 7 rozdział, 8 do 9 wersetu. Tak, żądano od Pana Jezusa, aby pokazał się światu. Pokaż się światu, mówili. Zbliżało się siedmiodniowe święto namiotów, które było corocznie obchodzone w Izraelu. Było ono obchodzone w 7 miesiącu żydowskiego roku pod koniec zbioru wina i oliwek, będąc zarazem 7 i ostatnim świętem w kolejności świąt Pana opisanych w 3 Mojżeszowej, 23 rozdział. Wydaje się jednak, że w czasach Pana Jezusa pierwotne znaczenie tego święta zeszło nieco na dalszy plan. To nie Bóg był już przedmiotem tego święta, ale stał się nim człowiek. A na potwierdzenie tych słów czytamy, że było to żydowskie święto. Żydowskie, a nie pańskie. Żydowskie święto, a nie święto Pana. Tak jest to zakomunikowane w Jana 7 rozdziale, 2 wersecie. Jezus znajduje się w Galilei, czyli na północy Izraela. Tam jego bracia rzucają mu wyzwanie: odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. Jak mówi Ewangelia Jana, 7 rozdział, 3 do 4 wersetu. Bracia jego uważali, że ci, którzy mają niezwykłe moce, takie jak Jezus, powinni korzystać z nich sami oraz pokazać je innym. Rzymska władza okupacyjna również mogłaby się o tym przekonać. Jednakże w jakim właściwie celu? Ponieważ jak czytamy, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego, jak mówi Ewangelia Jana 7 rozdział 5 werset. Tak więc pochlebna rekomendacja braci tak naprawdę miała na celu intrygę. Jeśli nie będziesz krok po kroku stawał w centrum publicznego i politycznego życia, wcale nie jesteś Mesjaszem. Jeśli nie będziesz krok po kroku stawał w centrum publicznego i politycznego życia, wcale nie jesteś Mesjaszem. Pan Jezus odmówił słowami: czas mój jeszcze nie nadszedł, jak mamy w Ewangelii Jana 7 rozdział 6 werset. O jakim czasie mówił Pan Jezus? Czas Pana Jezusa, aby pokazać się światu jako król, jeszcze nie nadszedł i to nie mogło wtedy nastąpić. Najpierw musiał cierpieć i umrzeć. Chrystus musiał zostać potraktowany w najbardziej haniebny sposób i ostatecznie ukrzyżowany poza Jerozolimą. Tak, więc najpierw musiał cierpieć i umrzeć. Chrystus musiał zostać potraktowany w najbardziej haniebny sposób i ostatecznie ukrzyżowany poza Jerozolimą, poza miastem. Dopiero kiedyś objawi się światu, dopiero kiedyś objawi światu swoją chwałę. Ten czas jest jeszcze w przyszłości, ten czas jest jeszcze w przyszłości. Będzie to dopiero po tym, gdy Pan Jezus po pochwyceniu 7 lat po zabraniu Kościoła z ziemi wróci na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze. Jeszcze teraz nie jest ten czas. Ten czas jest jeszcze w przyszłości, gdy Pan Jezus przyjdzie na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze. Nie. Jezus nie przyszedł wtedy jako supergwiazdor, aby być sławnym, lecz aby szukać i zbawić to, co zginęło. Jak mówi Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 10 werset. A co z tobą? Czy znasz już Pana Jezusa jako twojego Zbawiciela? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ocalenie, tylko w Panu Jezusie jest ratunek, tylko w Panu Jezusie jest zbawienie przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.